Karnawałowy okres umiliła mieszkańcom naszego regionu Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu. Podczas koncertu w Sieradzkim Centrum Kultury muzycy zaprezentowali swój talent oraz pasję. Wydarzenie to na stałe wpisane zostało w kalendarz imprez. Pierwszy koncert karnawałowy odbył się w 2012 roku, a było to przekazanie opieki nad orkiestrą z rąk pana Kazimierza Marciniaka, obecnemu kapelmistrzowi Damianowi Michalukowi. Jest to dla nas niesamowity bodziec do pracy, do pokazania swojej obecności w mieście, do pogrania rozrywkowych utworów, a w tym roku jeszcze do rozrywkowych utworów dodaliśmy kolędy, bo chcielibyśmy przedłużyć okres świąteczny, jeszcze chwilę poświętować, zaprosić publiczność do śpiewania kolęd, do posłuchania, do śpiewania, do takiej zadumy, do takiej rodzinnej atmosfery. Odbiór jest bardzo, bardzo dobry. Uważam, że ten koncert naprawdę w Sieradzu jest potrzebny. I chcemy się pokazywać, chcemy zaznaczyć swoją obecność, że jest taki zespół, który właściwie zbiera się na próby i po prostu gramy, przebywamy ze sobą, dobrze się ze sobą czujemy, integrujemy się. Dzisiaj 39 muzyków wystąpi, mam niesamowitą mobilizację, niesamowite chęci przedstawienia, bardzo dużo osób też już zaczęło studiować, przyjechało z Wrocławia na kilka prób. Gdzieś tam ćwiczyli w domu jeszcze, przyjechali na próby, bardziej ćwiczyliśmy, mieliśmy duże zagęszczenie prób w okresie świątecznym, nawet mieliśmy próbę w Nowy Rok i wszyscy dopisali, jest bardzo dobry skład, bardzo dobry nastrój, bardzo dobrze wszystko brzmi. Zaprezentowano różnorodny repertuar, który obejmował popularne polskie kolędy, pastorałki oraz zagraniczne piosenki świąteczne. Druga część koncertu zawierała miks utworów muzyki rozrywkowej i przeboje lat 80. Wśród członków orkiestry można spotkać młodych ludzi. Wszystkich łączy zamiłowanie do muzyki oraz chęć wspólnego tworzenia i grania. 3 lata gram w orkiestrze, do tego jeszcze chodzę do szkoły muzycznej i chodzę do ostatniej klasy. 6, też należy do orkiestry szkolnej. Zaczęło się od kiedy byłem w 3 klasie szkoły muzycznej i pan zaprosił mnie do orkiestry miejskiej i po kilku latach to mi się spodobało już i grałem na koncertach. Zawsze to jest wyjątkowe wydarzenie i myślę, że jeśli towarzyszy też orkiestra, to myślę, że to jest sprawa fajna. Jeszcze koncertuję już 3 lata. No to są lata tak naprawdę szczęścia i jakby zachwytu dla mnie,
bo mogę grać w tej orkiestrze. Gdy byłem mały, słuchałem dużo muzyki. Mieliśmy taką trąbkę w domu i moi bracia nie umieli grać, jako ja jedyny umiałem, więc zdecydowałem się, że pójdę do szkoły muzycznej i zagram. I będę grać na trąbce. Jak przygotować się do takiego koncertu? No, trzeba dużo ćwiczyć i chodzić często na próby, na których właśnie jest bardzo wiele ważnych rzeczy, które nasz kapelnicy mówi. Trzeba też ćwiczyć dużo poza szkołą, no, żeby właśnie nabrać prawy w tym. Koncertuję od 6 lat, w orkiestrze jestem od 1,5 roku. Zawsze kochałam muzykę, ze szkołą muzyczną podsunął mi pomysł mój wujek, który też gra, więc w sumie od niego się taki pomysł narodził. Dlaczego warto brać udział w takich wydarzeniach? Przede wszystkim spotkania z ludźmi, rozwija to, daje wiele radości. Ja aż cała drżę przed tym koncertem, jakby to jest niesamowite przeżycie i naprawdę wiele radości to daje. Właśnie, jakie emocje wzbudza taki występ na scenie? Bardzo pozytywne. Zupełnie to jest inna gra niż gra się solo, a kiedy czuje się, że jest się częścią czegoś większego, więc to naprawdę jest coś niesamowitego. Najstarszym członkiem orkiestry jest pan Rajmund Kaczmarek, który na klarnecie gra już od 60 lat. To są teraz dużo lepsze warunki, lepsze, bo w szkole muzycznej mamy koncert, bo tak to zawsze w straży byliśmy. Ale ja jeszcze grałem w kapeli, w sieradzkiej kapeli ludowej i w Sieradzanach też grałem na klarnecie. Teraz jest dużo lepiej, kapelmistrza mamy młodego, takiego więcej prężnego, to zawsze coś z nami lepiej pokieruje. Dajemy radę, młodzież sobie daje, bo ona wszystko już, nutki dobrze czyta, wszystko to jest najważniejsze. Tyle lat się grało i tak wszystko, nie, no to mnie aż ciągnie mnie, no dosłownie, żeby jeszcze trochę pograć, no, żeby chociaż ktoś ode mnie miłe wspominał, że taki był i taki grał. No. Noworoczny koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a artyści nie zawiedli szerokiej publiczności. Na koniec wspólnie z uczestnikami, nawiązując do tradycji wiedeńskich koncertów, wykonali Marsz Radeckiego. Orkiestra zapewniła niepowtarzalny klimat i porwała widownię we wspaniały świat muzyki.